Uwaga! Film zawiera absurdalną liczbę spoilerów. Dziury logiczne w filmach to nic nowego. Często zauważamy je dopiero po czasie, a nie zwracamy uwagi pochłonięci seansem. Często głupoty, jakie serwują nam reżyserzy czy scenarzyści, są tak potwornie idiotyczne, że potrafią popsuć cały film, a poznanie ich powoduje, że oglądanie drugi raz tego samego filmu nie jest już takie samo. Oto 10 kretyńskich dziur w scenariuszu, które powodują potężnego facepalma. Titanic. Zacznijmy od tego, co wielu doskonale wie. Titanic to niezły film, szczególnie jak już Titanic uderzy w tą górę lodową, na co czekamy z utęsknieniem. Wcześniej to takie pierdu Leo i Kate, ale jak już zaczyna się robić ciekawie, to dzieje się ciekawie niemal do samego końca. No niemal. Tuż przed końcem Leo i Kate lądują w wodzie. Kate wgramoliła się na pływające drzwi, a Leo radośnie sobie obok pływa w lodowatej wodzie, co doprowadza go w końcu do śmierci. Ocieramy łzy rozpaczy, a potem rozdziawiamy gębę ze zdziwienia. Ogromne drzwi spokojnie by pomieściły dwie osoby, a nawet i więcej. Nie wydaje się też, aby Leo ważył tyle, że drzwi by utonęły pod ich ciężarem. To nie drzwi od trabanta, ale solidne, zapewne dębowe drzwi od kajuty. Leo zamiast wgramolić się obok Kate, wybiera śmierć, aby tamta w komfortowych warunkach mogła poczekać, rozwalona jak Filemon na piecu, na płynącą łódką Kathy Bates. Jak dla mnie, Cameron powinien nakręcić alternatywne zakończenie, w którym Leo zachowuje się normalnie, a nie jak Melepeta, mówiąc: rusz swoje krowie dupsko, Rudala Firindo, bo wbijam na pływające wrota jak Tiger Bonzo do mopsu po majonezy. Spylaj w drugi koniec drzwi, bo jak ci zasunę mokrą nogawicą plaskacza, to wykonasz w powietrzu 360 lapadziaro. No, nie byłoby lepiej? Tomb Raider. Angelina Jolie jako Lara wyglądała wyśmienicie, nie jeden się ślinił na jej widok. Film był, no cóż, taki se, ale dało się go obejrzeć. Druga część była o wiele gorsza. Niemniej, w tymże filmie Angelina Croft ma do wykonania misję, gdzie musi znaleźć ustrojstwo, które można wykorzystać raz na 5000 lat. 5000 lat! Sroga historia, milordzie. Jedyną osobą, która umie znaleźć ustrojstwo, jest Lara Jolie, i tylko ona, więc rusza szukać tego dziadostwa, by inni go nie znaleźli. No ale zaraz, jak mogą znaleźć, jak jedyną osobą jest Lara, która umie to znaleźć? No bez sensu. Film powinien pokazywać, jak przez półtorej godziny Angelina Croft siedzi bezczynnie na dupie i nie robi absolutnie nic. Nie wiem, czyta książkę albo ogląda Kuchenne rewolucje, bo w ten sposób zagrożenie samo minie, nikt ustrojstwa nie znajdzie i trzeba będzie czekać kolejne 5000 lat. Ale nie, Lara musi wszystko spitolić, doprowadzając świat na skraj zagłady, a potem się cieszy jak debil, że uratowała świat. No nie, jakbyś siedziała na dupie, nie byłoby tego całego burdelu. Dodatkowo, gdy Lara znajduje już jedną część dziadostwa, no musi znaleźć drugą, aby go zniszczyć. Po co? Skoro urządzenie nie działa jako połówka, nie wystarczyło od razu rozwalić kamorem tej części, którą znalazła i byłoby pozamiatane? No myśl czasami trochę, kobito. Znaki. Znaki były ciekawym filmem o kosmitach. Nie był to typowy blockbuster, ale pokazujący takie zmagania z nieznanym z perspektywy jednej rodziny gdzieś tam na jakimś zadupiu. Myślę, że wielu z was przypadł film do gustu i trudno się dziwić. Niemniej cała historia jest całkowicie bez sensu, a obcy, dysponujący wysoce zaawansowaną technologią, to kretyni, którym bym nie dał do łap nawet gąbki, bo by się nią zabili. Dlaczego? Wyobraźcie sobie zebranie obcych, którzy debatują, którą planetę podbić. Ziemia. Piękna niebieska planeta, która składa się w 71% z wody, gdzie często pada deszcz, są ogromne oceany i morza. Brzmi jak bajka. Tylko kurde, jedyna rzecz, która szkodzi tym debilnym kosmitom, to woda. Chryste panie, jakim trzeba być debilem? Grawitacja. Sandra Bullock w kosmosie była całkiem niezła. Podobał mi się klimat odosobnienia i beznadziejnych sytuacji, które Sandrę spotykały. Ale wróćmy do samego początku. Sandra i George Clooney są sobie w kosmosie. W pewnym momencie Sandra trzyma George'a na linie i ten prosi, aby ta ją jego odcięła, bo... No właśnie, bo co? Co ciągnie George'a do tyłu? Grawitacja w kosmosie?
Gdyby George miał więcej niż jedną szarą komórkę, wiedziałby, że nawet delikatne szarpnięcie liny spowodowałoby, że zacząłby się poruszać w stronę Sandry. I mało tego, gdyby wysilił tą swoją jedną szarą komórkę, to wiedziałby, że w kosmosie nie ma tarcia i w konsekwencji szarpnięcia poruszałby się tak do usranej śmierci. Ale nie, kurde. W kosmosie coś go ciągnie od Sandry. Może to wzajemna niechęć ich tak od siebie odpycha, nie wiem. A może wciąga ich wielki kosmiczny odkurzacz, który jest poza kadrem. Najlepsze jest to, że film dostał 7 Oscarów. Dobrze, że nie za zgodność z prawami fizyki. Ant-Man. Przygody Człowieka-Mrówki, jak to mówi mój syn, to fajny, odmurzający film. Według scenariusza cząsteczki Pyma zmniejszają obiekt, ale ten nadal ma swoją masę. Czyli jeśli ważysz, jak ja, wzbudzające podziw 100 kilo, to jakbyś się zmniejszył, byłbyś mrówką ważącą 100 kilo. Spoko, ma to sens. Tylko czemu doktor Pym ma przy kluczach zmniejszony czołg? Chyba, że to czołg rosyjski zbudowany z tektury i powietrza, wtedy okej. Okay. Ale z drugiej strony na końcu filmu czemu człowiek mrówka walczy na kolejce elektrycznej? Ciekawe, spróbuj stanąć na kolejce elektrycznej i zobacz co się stanie. Już nie wspominając, że w kilku scenach 90-kilogramowy facet ujeżdża mrówkę. Face Off. Taki śmieszny film akcji z Cage'em i Travoltą. Cała zabawa polega na tym, że policjant i bandyta zamieniają się twarzami poprzez przeszczep swoich japiszonów. No i zły staje się dobrym, ale nadal jest złym. No i mamy żonę tego dobrego, która myśli, że to jej mąż, ale coś tam jej nie do końca gra. Już abstrahując od tego, że żona nie potrafi stwierdzić różnicy po całym ciele, tylko przyjmuje za pewnik, że skoro japa ta sama, to mój mąż. Moja żona by od razu poznała po wielkim kałtunie, że to nie ja, albo po ogromnym, prężnym... A już nieważne. No dobra, więc żona dowiaduje się, że to nie jej mąż, kiedy okazuje się, uwaga, że ma inną grupę krwi. Nie no, rewelacja. Pytanie tylko... Jaka jest podstawowa zasada, żeby przeszczep się udał? Tak, dokładnie, musi być ta sama grupa krwi. Transformers. Pierwsze Transformery były zabawne. Jedni lubią Baya, inni nienawidzą. Ja lubię, bo jest dużo wybuchów, pościgów i slow-mo. Tak czy tak, w filmie Decepticony polują na Shia LaBeoufa, bo ten kupił na eBayu okularsy, na których jest tam mapa do Sparka. No spoko, widocznie bardzo im na nich zależy. Później w filmie dowiadujemy się, że Decepticony z wajchą w nosie włamują się do militarnej sieci Stanów Zjednoczonych, jakby to była buła z masłem. Ale podbić ofertę na eBayu albo zhakować konto Shia LaBeoufa, no to dla Decepticonów już czarna magia. Pewnie by na tym obradowali i mużdżyli kilka godzin, jak to zrobić. Co za debile. Terminator 2. No dobra, klasyk klasyki. Co tu spieprzyli, zapytacie? Arnie przybywa do naszych czasów z gołą dupą. Podobnie jak Kyle z pierwszej części filmu. Jest to wyjaśnione. Teleporty może używać tylko maszyna, robot lub człowiek, ale pod warunkiem, że posiada żywą tkankę, czyli skórę. No i dochodzimy do T-1000, składającego się z ciekłego metalu, który również się radośnie teleportem przeniósł, ignorując, że powinien mieć tkankę na dupie. Coś ten Skynet robi nas wała najwyraźniej. Dzień Niepodległości. Dobra, to wielu z was doskonale wie. Pod koniec filmu Will i Jeff wbijają do statku obcych, aby przesłać wirusa. Jeff bez problemu łączy się z ich siecią Wi-Fi, produkuje wirusa, którego rozumieją obce komputery i wysyła im radośnie go na łącza. Po pierwsze, nawet gdyby obcy używali Wi-Fi, to trzeba znać ich hasło. I na pewno nie było to hasło typu twoja stara wali z bara raz, dwa, trzy, o ile w ogóle by posiadali Wi-Fi. Raczej nie jest też tak, że na całym wszechświecie używają jedynego prawidłowego języka angielskiego i do tego wszyscy w całej galaktyce kodują w C++ albo w Turbo Pascalu. Jakoś mi się nie wydaje, aby tak było. Przypominam, że Jeff używa Maca, który nawet na Ziemi nie był kompatybilny z niczym. A tutaj proszę, cyki już są w sieci obcych i wpuszczają wirusy, bo minara świat uratowany. No nie kurde sądzę. Park Jurajski. Ach, dzieło Spielberga z dinozaurami to absolutny klasyk. Pamiętacie słynną scenę, kiedy uwalnia się T-Rex? Robiła wrażenie, co? Poza tym, że była kompletną bzdurą. T-Rex pojawia się przez przerwane ogrodzenie, tylko jak on się tam dostał? Chwilę później samochód spada z ogrodzenia kilkanaście metrów w dół. Więc albo T-Rex umie latać, bo przeczytał książkę 3 praktyczne lekcje lewitacji, którą kupił od jakiegoś youtubera za 29,99, albo po prostu wysoko skacze jak Mario po grzybach.
A czy ty znasz jakieś dziury logiczne w filmach? Podziel się nimi w komentarzu. Jeśli film się spodobał, może powstanie część druga. Jeśli film ci się podobał, rozważ subskrypcję mojego kanału tutaj lub wsparcie mojego kanału na portalu patronite.pl tutaj. Film o podobnej tematyce znajdziesz tu, natomiast możesz też się zdać na losowy film wygenerowany przez algorytm YouTube'a tutaj.